Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze Ewunia robi, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nadają 6 kwietnia część trzecią przedmowy do ludzi podziemnych w Pasadynie w Kalifornii. Zaznaczymy część trzecia. Będzie trzecia część tego wstępu. Autorami tej korespondencji są dzisiaj już historyczne postacie wielkiego ruchu robotniczego, któremu przewodziło w okresie międzywojennym Polska Partia Socjalistyczna, która przyjęła w czasie podziemia nazwę wolności, równości i niepodległości. Dzisiaj zarysowują się już zręby historii pierwszego półwiecza naszego stulecia. Wyłaniają się już czołowe postacie, które nazywamy postaciami historycznymi, które w kształtowaniu dziejów brały czynny udział. Ale wybór tych postaci to już dzieło pisarzy i historyków. Historia jest poniekąd przechodziliśmy w naszym życiu okresy wielkiego zakłamania historii, której prawdziwe postacie, które historię utworzyły, zostały celowo usunięte z piśmiennictwa historycznego. Zostały pominięte, raczej dajmy, w piśmiennictwie historycznym, a wysuwało się na czoło ludzi, którzy politycznie odpowiadali rządzącemu stronnictwu czy kołom rządzącym. Krok. Przeżyliśmy przecież okres stalinowski, w którym kontrola historii, kontrola dziejopisarstwa, cenzura historii była częścią polityki rządu totalnego. Kropka. Ale jest przecież i historia obiektywna, historia, w której fakty i postacie historyk wybiera wedle swego niezależnego sądu, wedle swej percepcji rzeczywistości historycznej i ważności faktów. Zapewne w tej ocenie pisarze się będą między sobą różnili i różnili się w przeszłości. Niemniej jednak pewnych postaci w dziejach pominąć nie sposób bez sfałszowania tych dziejów. Jednym z zadań wydania tego tomu dokumentów jest również służenie historii prawdziwej, która jest dziedzictwem społeczeństwa, które łączy, bo historia łączy przeszłe pokolenia z nowymi. Jest tą więzią, pokoleń, a także jest źródłem doświadczeń na przyszłość. Historię tworzy wielu ludzi, nie sposób, by wszystkim dać miejsce odpowiednie w dziejopisarstwie. Nieraz myślą o tych świetnych postaciach ruchu robotniczego polskiego, których znałem za czasów młodych, o robotnikach krakowskich, czy jawożnickich, czy Zagłębia Dąbrowskiego. Myślą o górnikach, murarzach, rzemieślnikach,
robotnikach rolnych, których znałem. Przecież wśród uczestników ruchu podziemnego i oni przeważali i im się należy swoiste dziejopisarstwo związane z ich życiem i ich dolą, nie tylko z wielkimi zdarzeniami historycznymi, które zaważyły na skali światowej. Ale to już inny temat, to tylko uwaga na marginesie, że to jest i temat, do którego kiedyś wrócić trzeba będzie i trzeba będzie dać obraz, by dać obraz pełniejszy społeczeństwa, obraz społeczny w historycznej już skali. Nowy paragraf. Ale trzy postacie, trzej autorowie korespondencji są, reprezentują dobrze charaktery i postacie polskiego ruchu robotniczego. Charakteryzują dobrze kierownictwo tego ruchu i ideologię. Ograniczamy się do nich, pamiętając o innych. Krok. Jak już wspomniałem, znałem ich wszystkich. Znałem zarówno Zygmunta Zarembę, jak i Adama Ciołkosza i mniej znacznie Kazimierza Pużaka. Kazimierz Pużak był niewątpliwie czołową postacią polskiego ruchu robotniczego. I rozpoczniemy więc od niego, od jego życiorysu i naszkicujemy go pokrótce, tak jak go widział Zygmunt Zaremba i Adam Ciołkosz. Pani Oleno, tutaj damy życiorys Pużaka z pracy, z opisu Zygmunta Zaremby i ja dodam kawałek także z Adama Ciołkosza. To już zrobię po powrocie do Nowego Jorku. A teraz przejdziemy, to proszę zostawić puste miejsce, a potem powiemy po prostu, teraz dyktują, a teraz przejdziemy do życiorysu Zygmunta Zaremby. Tu, pani Oleno, ja już napiszę ten życiorys i oprę się trochę na artykule Słowo o Zygmuncie, a poza tym dodam bardzo wiele. I po zakończeniu i wreszcie przechodzimy do życiorysu autora Listów z Londynu, Adama Ciołkosza. I tu ja znowu dam życiorys, który już napisałem raz w wydawnictwie specjalnym, które wydano jeszcze za życia Adama Ciołkosza i później, który napisałem do takiego zbioru Ludzie z PPS. Pod koniec życia, przepraszam, Adam Ciołkosz i Zygmunt Zaremba byli serdecznymi przyjaciółmi przez wiele dziesiątków lat. Zapewne były różnice w ich poglądach, ale nie były to różnice jakieś zasadnicze czy wielkie. Drogi ich jednak rozeszły się pod koniec ich życia. Znowu, czy były to sprawy osobiste, sprawy ambicji, sprawy walki o władzę, o stanowisko? Znak zapytania. Na emigracji zapewne są i kłótnie i zarówno Ciołkosz, jak i Zaremba byli tylko ludźmi. Ale w tym dramatycznym rozejściu się dwóch przyjaciół rolę odgrywały znowu te wartości najwyższe, którym obydwaj służyli.
Nie było tu jednak walki o pierwszeństwo w prowadzeniu stronnictwa. A jeśli nawet takie ambicje były, być mogły, nie można ich nigdy wykluczyć, to nie odgrywały one jakiejś dominującej roli, były zupełnie oboczne. W pierwszym rzędzie o sporze i rozejściu zadecydowały ich przekonania i poczucie obowiązku służenia sprawie, że tak użyją tego polskiego wyrażenia, problemy wartości najwyższych, którym służyć chcieli, poczucie odpowiedzialności za polityką w tym okresie tak przełomowym. Zapewne przyczyniły się także do tego warunki historyczne, w których działał Zygmunt Zaremba, a z drugiej strony Adam Ciołkosz. Stosunek Zygmunta Zaremby do emigracji był raczej luźny. Związany był on przez cały okres wojny, przede wszystkim z krajem, tak jak i w inny sposób, i tak jak i również i Ciołkosz. Ale Zaremba w znacznie mniejszym stopniu związany był z emigracją. Szukał więc rozwiązań przede wszystkim alternatyw takich, które by można politycznie umieścić w samym kraju, a nie poza jego granicami. Dostrzegał i dopatrywał się zmian w obozie komunistycznym. Świat cały przechodzi zmiany. I zmianom takim ulegać będzie zarówno obóz komunistyczny, jak i świat wolny. Oczywiście nie wiadomo, w jakim kierunku te zmiany pójdą. Zaremba jednak wierzą w możliwość zdemokratyzowania ruchu komunistycznego, zliberalizowania stosunków w Polsce przez naciski wewnętrzne zorganizowanej klasy robotniczej, a przede wszystkim zorganizowanej demokratycznej opozycji. I w możliwość takiej opozycji wierzą. Szukał więc dróg powrotu do kraju i organizacji legalnej, demokratycznej opozycji, która by się przyczyniła do zdemokratyzowania, zliberalizowania systemu w Polsce. Która by umożliwiła ewolucyjną przemianę Polski, chociażby w Finlandii. Rozumiał, że wojna nowa grozi zniszczeniem całego świata, a przede wszystkim Polski. Że wojna taka byłaby nieszczęściem i może końcem naszej cywilizacji. Kropka. Szukał więc dróg rozwiązania w ramach wzrastającej raczej niż zmniejszającej się współpracy między demokracjami Zachodu a Związkiem Sowieckim. Kropka. Przewidywał bowiem raczej wzrost tej współpracy i wzrost tendencji konstruktywnych, pokojowych między wielkimi mocarstwami. Szukał więc rozwiązań w tego rodzaju alternatywie. Ciołkosz oczywiście dzielił poglądy
zaręby na konieczność utrzymania pokoju między wielkimi mocarstwami. I również uważam, że wysiłek ludzkości musi być skierowany, by uniknąć nowej katastrofy wojennej i zagłady naszej cywilizacji. Nie wierzył jednak w możliwość liberalizacji czy demokratyzacji drogą partii opozycyjnej w Polsce, bo nie wierzył w możliwość uznania takiej opozycji demokratycznej przez rząd komunistyczny. Natomiast nadzieje swoje wiążą z spontanicznym protestem robotników w Polsce, z ruchem masowym samych robotników, którzy tę demokratyzację wprowadzą i umożliwią stworzenie w Polsce opozycji demokratycznej, czy demokratyzacji Polski, umożliwią demokratyzację Polski, która by jednak była pluralistyczna w pewnym sensie i umożliwiła wszystkim stronnictwom stworzenie swych ośrodków i swojej opozycji. Ciołkot związany był znacznie mocniej z emigracją niż Zaremba. Miał poczucie pewnego obowiązku do swych kolegów i przyjaciół, którzy inne mieli przekonania niż on. Oceniał ich może inaczej niż Zaremba. Były to dwie orientacje polityczne, orientacje różne, które doprowadziły do ostrych sporów i rozejścia się. Ale głębokie osobiste sentymenty przyjaźni, może i żal, pozostały u Ciołkosza i u Zaremby. Tu muszą poprawić. Zaremba przyjaźń zachował i może i nie miał żalu do Ciołkosza. Przyjaźń w Polsce jest uczuciem mocnym, trwałym. Kropka. Jest uczuciem mocnym i trwałym. Nawet różnice, głębokie różnice polityczne tej przyjaźni nie zmieniają w cudzysłowie w nieprzyjaźń, a co więcej w nienawiść. Gdzieś w człowieku pozostaje życzliwość i przyjaźń do ludzi, z którymi drogi się rozeszły, nawet do tych, których czyny się potępia. Jest raczej żal, żeśmy się na przyjacielu zawiedli, ale nie ma tej nienawiści. Jest może niechęć, jest może żal krytyczny. Kropka. Ten żal pozostał u Ciołkosza i może także u Zaremby. Pani Zaremby powiedziałbym w znacznie mniejszym stopniu. Zaznaczyć jednak pragnę, że żal ten wolny był w zupełności od jakiejś niechęci osobistej, przecinek, od zarzutów osobistych, przeciwnie. Był to spór wyłącznie polityczny i ideowy. Ich szacunek wzajemny, szacunek do osoby w tym wypadku, do osób w tym wypadku, przeciwników, a dawnych przyjaciół, był raczej zadziwiający. Ani z ust Ciołkosza, ani z ust Zaremby nie padła nigdy uwaga, nawet uwaga złośliwa czy osobista. Krytyka
sprzeciw, opór był zawsze wyrazem różnicy poglądów, różnicy politycznej. Obaj byli ludźmi, a więc zapytać można, czy było współzawodnictwo, walka o prymat w ruchu robotniczym, znak zapytania. Odpowiedzieć na to mogą, że różnica na pewno nie była, że różnica poglądów na pewno nie była spowodowana współzawodnictwem. Ani też, że poglądy te były tylko w cudzysłowie racjonalizacją, proszę zamknąć, uzasadnieniem, może podświadomym współzawodnictwa. Pani Oleno, może tam dodać obok uzasadnienia także legitymacją współzawodnictwa. Kropka. Obydwaj, tak jak Burzak, mieli niezwykle silne poczucie odpowiedzialności swojej za losy. Nie tylko klasy robotniczej, ale i całego narodu i przyszłości łatwo zredukować wielkie zagadnienia do oczywistej i codziennej, codziennych, do oczywistych i codziennych ludzkich motywów, ale nie sposób zrozumieć ani zaręby i Ciołkosza, ani też i całego ruchu bez tych najwyższych wartości politycznych, społecznych i po prostu ludzkich, które im przyświecały i którym oddali całe życie. Kropka. Cztery. O zbiorze tych listów dowiedziałem się od Zygmunta Zaręby w Paryżu w roku jeszcze 1964. I omawialiśmy jeszcze później szereg razy sprawę wydania tych listów. Zaręba mówił mi o tym, że uważa je jako jeden z najważniejszych dokumentów, które trzeba wydać po to, by prawdy historycznej nie fałszować, by stworzyć dla nowych pokoleń tradycję i historię, która odpowiada i prawdzie, i która daje możliwość zrozumienia i przeszłości, i daje wyjście, że tak powiem, na przyszłość. O konieczności wydania tych archiwów przypominali Zarębie i inni. I po śmierci ostatnie miesiące spędziła z Zygmuntem Zarębą córka jego, dr Olena Zaręba-Blaton. Zaręba nie marnował jednej chwili, uzupełniając swoje pamiętniki, przygotowując archiwa. Zaznaczał na listach listy, które są ważne. Przypominał córce swojej, które ważne i które odłożyć należy we właściwym miejscu. Przypominał też córce konieczność wydania tych dokumentów. Podziwiałem to niezwykłe oddanie pani Oleny Blaton. Oddanie dla pamięci ojca, a także dla sprawy prawdziwej, niezależnej historii. Kropka. Po śmierci ojca pani Olena Zaręba oddała papiery i archiwa w przechowanie
świętej pamięci Januszowi Wakarowi, który był towarzyszem i przyjacielem lat ostatnich Zygmunta Zaremby. Z kolei przyjechałem do Paryża po latach, by papiery, by archiwa odebrać, a przede wszystkim wymianą korespondencji. Listy podziemne, kropka. Pamiętałem rozmowy z Zygmuntem Zarembą. Uważałem za obowiązek moralny, by źródła historyczne tej wagi ukazały się drukiem. Bez względu na to, czy z treścią poglądów wyrażanych w tych listach, czy z treścią ich zgadzamy się, czy nie, obowiązkiem naszym pozostało utrwalenie w pamięci źródeł historycznej tej wielkiej wagi, tej wagi. Kropka. W ciągu kilku lat w Polskim Instytucie Naukowym kompletowaliśmy archiwa i w tym archiwa wielkich stronnic politycznych polskich, a więc i PPS-WRN. W tym archiwum umieściliśmy też zbiory korespondencją listy podziemne Zygmunta Zaremby, wkrótce uzupełnioną obszernymi archiwami nadesłanymi i z Paryża, i z Londynu. W Londynie bliska współpracowniczka Zygmunta Zaremby, pani Wanda Jordan, nie szczędziła wysiłków, by dokumenty te zabezpieczyć i by nam je przekazać. Po nadejściu tych dokumentów do Nowego Jorku zinwentaryzowaliśmy je raczej w sposób bardzo ogólny wspólnie z profesorem Zygmuntem Tkoczem z Uniwersytetu w Odense w Danii, po czym pracę nad uporządkowaniem archiwum rozpoczęła pani Olena, doktor Olena, tego archiwum rozpoczęła doktor Olena Blaton. Kropka. Nie mieliśmy jednak pełnej korespondencji. Przywiozłem bowiem z Londynu wyłącznie to, co było w posiadaniu Zygmunta Zaremby, a więc listy warszawskie. Za życia Adama Ciołkosza niełatwo było do tej sprawy wracać, a trudniej jeszcze w obszernym archiwum Ciołkosza odszukać te listy, szczególnie że Ciołkosz zawsze był ogromnie czynny i w pracy pisarskiej, i w swej działalności politycznej. Po jego śmierci, dzięki uprzejmości dr Lidii Ciołkoszowej i jej wielkiego wysiłku, udało się te listy odszukać i zostały one przesłane przez dr Lidię Ciołkosz do naszego archiwum. Zaznaczyć muszę, że w całej tej pracy zawsze brała czynny udział pani Wanda Jordan, sama też autorka pracy o historii WRN. Pani Oleno, tu może przytoczymy tytuł tej książeczki pani Jordan, która jest zresztą w bibliotece. Po częściowym uporządkowaniu archiwum Zygmunta Zaremby zabraliśmy się do pracy nad przygotowaniem listów z podziemia do druku. I znowu dr Olena Blaton podjęła się tej trudnej pracy archiwalnej, trudnej i żmudnej pracy archiwalnej, wymiany i korespondencji, by listy uzupełniać, dodatkowe listy z Londynu uzyskać. Zauważyła braki
pewne w korespondencji, które trzeba było uzupełnić i wreszcie przygotowała do wyjaśnień problemy kryptonimów czy też szyfrów. Kropka. Bez wyjaśnień tych materiałów nie można było przecież oddać do druku listów podziemnych. I wówczas zaprosiliśmy doktora Artura Leinwanda, doświadczonego archiwistę, a także zasłużonego historyka ruchu robotniczego polskiego, szczególnie historii WRN-u, by pomógł w odcyfrowaniu dokumentów i w przygotowaniu należytym druków, listów do druku. Zaznaczyć tu muszę, że chodziło tu przede wszystkim o pracę historyka, niezależnie od poglądów politycznych. Chodziło o utrwalenie dokumentów historycznych bez względu na to, jakie poglądy w nich są wyrażone. Po prostu chodziło o rzetelną pracę historyka. Doktor Leinwand z panią, z doktor Zaremba przygotowali też do druku ten tom, przy czym doktor Leinwand, jak wspomniał, zaopatrzył go świetnym wstępem i wyjaśnieniami i dokładnymi wyjaśnieniami. Krok. W pracy tej była to praca niełatwa, wymagająca poświęcenia i czasu, a do druku przygotowano w czasie niezwykle krótkim, dzięki po prostu niezwykłej pilności i oddaniu zarówno doktora Leinwanda, jak i doktor Zaremby Platu. Jest to w dużej mierze ich zasługą. Przede wszystkim dr Blaton, że udało się do druku tą pracą w tak krótkim czasie przygotować i oddać. Dzięki współpracy dr Lidii Ciołkosz udało się też uzyskać wydanie tegoż tomu w czasie niezwykle krótkim. Niech mi wolno będzie podziękować wszystkim, którzy udział brali w tym projekcie, za ich współpracę. Jako dyrektor Instytutu Polskiego i organizator archiwów, inicjator tego projektu, odpowiedzialny byłem za jego prowadzenie i administrację. Było to rzeczywiście przywilejem dla mnie, by współpracować z zespołem tak oddanym i doświadczonym i inteligentnym. Niechże mi więc wolno będzie w tym miejscu wszystkim, którzy udział w tym projekcie brali, za współpracę podziękować. I teraz będzie oddział
czwarty czy piąty, pani Oleno, bo tam po tych życiorysach trzeba było zrobić oddział czwarty. Teraz będzie oddział piąty, czy rozdziałek piąty. Praca nad wydaniem listu z podziemia była częścią szerszego projektu. Projektu historii idei, który zainicjowałem lat temu, bodajże 10, w Instytucie Polskim. W ramach tego projektu, i proszę łaskawie poprawić, projekt ten znowu jest częścią szerszej misji, szerszego zadania archiwów Instytutu Polskiego. Archiwa te służyć mają przede wszystkim historii intelektualnej emigracji polsko-amerykańskiej i polsko-światowej, że tak powiem, a także historii intelektualnej Polski w najszerszym tego znaczeniu. Część naszego archiwum to archiwa dźwiękowe, ustne, w którym utrwaliliśmy w rozmowach historię idei emigracji Polski w Ameryce, czy też mamy dokumenty ustne tej historii oralnej, tego rodzaju jak przemówienia radiowe pisarzy polskich, poetów czy przywódców politycznych. Ale ograniczmy się w tym wypadku wyłącznie do tego projektu, to znaczy do projektu wydania ludzi podziemnych. Otóż cały projekt nasz, archiwów kulturalnych, intelektualnych, byłby niemożliwy bez pomocy finansowej, a przede wszystkim bez rozumienia kilku fundacji amerykańskich, które się przyczyniły do utrzymania Instytutu, a przede wszystkim do zorganizowania ich archiwum. Przede wszystkim archiwa mogliśmy zorganizować od samego początku, dzięki wydajnej pomocy Fundacji Rockefellera, a przede wszystkim dzięki zrozumieniu, jakie nam okazał profesor Joel, J-O-E-L, Colton, C-O-L-T-I-N. Profesor Joel Colton, podówczas dyrektor Wydziału Humanistycznego Fundacji Rockefellera. W czasie jego administracji Wydziału Humanistycznego Instytut otrzymał 3-letnią pomoc finansową na zorganizowanie tych archiwów i przygotowanie materiałów do dalszych prac. Był też moment zagrożenia fizycznego archiwum po zalewie naszych piwnic przez po zalewie piwnic Instytutu Polskiego, w którym mieściły się te archiwa. Trzeba było te archiwa na nowo organizować i przede wszystkim umieścić w odpowiednich pudłach wolnych od kwasów. Trzeba było też organizować i skatalogować w sposób zgodny z praktyką archiwów amerykańskich, by je w przyszłości włączyć można w prace archiwalne amerykańskie. I tu znów otrzymaliśmy skromniejszą, ale też wydajną dla nas pomoc z National Endowment for Humanities. National Endowment, E-N-D-O-W-M-E-N-T for Humanities, H-U-M-A-N-I-T-I-E-S. Głównie dzięki zrozumieniu dla naszych spraw archiwalnych ze strony James McKinney.
Karger, pan Franciszek, pani powie, jak się to wypisuje. I Joseph, który był asystentem, który był wiceprezydentem tej fundacji i prezydenta tejże fundacji, Joseph Duffy. Także pan Franciszek będzie miał spelling tego nazwiska. Głównie dzięki ich pomocy otrzymaliśmy z funduszu prezydenckiego zasiłek na reorganizację naszego archiwum. Dzięki też znowu Fundacji Kościuszkowskiej otrzymaliśmy zasiłki, które umożliwiły prace archiwalne kolegów naszych z Polski. Podkreślić muszą, że Instytut nigdy nie czynił żadnej dyskryminacji politycznej czy ideowej. Nie dawaliśmy tych zasiłków ze względu na taką czy inną przynależność polityczną. Chodziło nam przede wszystkim o rzetelność i niezależność w pracy naukowej. Kropka. Dodać muszą, że zasiłki te pomogły nam w prowadzeniu naszych prac, ale też podkreślić muszą, że pracownicy Instytutu, jak też i nasi stypendyści, otrzymują czy też wynagrodzenia, czy zasiłki niezwykle skromnie w porównaniu z stypendiami, które dają inne instytucje. Podkreślam to, że praca i w Instytucie, i praca naukowa w naszych archiwach prowadzona jest zawsze przez ludzi bardzo oddanych i obowiązkowych. I tu na zakończenie znowu wracam do tych wartości wyższych, którym i Instytut służy, i jego pracownicy. Bardzo pani dziękuję, pani Alena, że się pani podjęła takiej nudnej pracy jak mój wstęp. Proszę tak pozmieniać, jak pani uważa. Pani jest redaktorką tego wstępu. Jak go pani napisze, to ja jeszcze o tym dodam, bo wiem, że pani by wszystko wykreśliła. Pani jest za skromna w tej sprawie i bez pani nacisku ja bym tego wszystkiego nie zrobił. Dodam na to, bo bym nie miał odwagi pani powiedzieć, że większość moich wakacji tutaj z córką i z moim zięciem i z żoną, w ten czas, kiedy miał tylko czas wolny, spędziłem nad pisaniem tego wstępu i poprawianiem korekt moich artykułów dla Uniwersytetu w Pawii. Także czasu na coś innego niewiele pozostało, bo to jednak jest wstęp dość duży i zanim go napisałem, bardzo się zastanawiałem, miałem kilka wersji, jeśli nie napisanych, to ułożonych w moim umyśle. Nie wiem, czy ten wstęp jest dobry. Pisałem go spontanicznie, tak jak wyczuwałem. Może będzie trzeba go zupełnie zmienić, ale w każdym razie już napisałem. I teraz zostaje mi jeszcze parę dni, w których chcę sobie poczytać i może troszkę odpocząć, zanim przyjadę do Nowego Jorku. A później pani Oleno już uzupełnię to wszystko życiorysami, ale już to po wysłaniu korekt do Włoch, do Pawii i po napisaniu podań o nowy grant do National Endowment for Democracy, a także po uzupełnieniu sprawozdania rocznego. Także mamy tych rzeczy tak dużo w Instytucie, że nie wiem, jak podołam. Mam też ostatnie zebrania i walne zebranie Akademii Nauk, których jestem prezesem. A to mój rok ostatni, pozostanę w Akademii jako współdziałający i czynny uczestnik w ich pracach, ale nie będę już mógł prowadzić jako prezes czy prezydent Akademii, bo po prostu za dużo na moje siły. Bardzo pani za wszystko dziękuję. Może nam się znowu uda jeszcze przedłożyć pani pobyt, ale o tym już powiem za kilka dni po wniesieniu podania do National Endowment for Democracy. Na razie. Życzę wszystkiego najlepszego na święta wielkanocne, bo to właśnie w czasie świąt piszę.
sound. The way trains roll, the way trains roll through this town. And at times my heart it longs to follow the way trains.